Jeżeli chodzi o biochemię, biologię molekularną, to jak wszystkim wiadomo, od wielu lat, od czasu powstania, one były postrzegane i rozumiane jako dziedziny naukowe typu czysto eksperymentalnego, typu empirycznego i były to dziedziny ślepe, że tak powiem. Co to znaczy eksperymentalne, to nie muszę tłumaczyć. Co to znaczy ślepe? To znaczy nie można było przewidzieć wyniku eksperymentu. Trzeba było ten eksperyment przeprowadzić, żeby mieć pewność, jaki ten eksperyment daje wynik. Taki jest też sens powstania stosunkowo nowej dziedziny, jaką są wszelkie podejścia obliczeniowe w biologii, naukach biologicznych i pokrewnych oraz nauka zwana bioinformatyką. Wirtualne modelowanie białek jest jednym z elementów tego rodzaju podejścia do rozwiązywania tego rodzaju problemów naukowych i to właśnie jest tematem mojej prezentacji dzisiejszej. Świetnym kombajnem białkowym, że tak, skoro już używam takiej nazwy, jest białko asymilujące, w cudzysłowie, światło występujące u bakterii purpurowych. Cząsteczki zawierające magnez, układ porfirynowy z magnezem, tak jak w chlorofilu, prawda, występują tutaj w sposób bardzo regularny, prawda. Samo białko też ma niezwykle regularną strukturę, co pozwala bakteriom purpurowym asymilować światło i być autotrofami, być organizmami autotroficznymi. Na dobrą sprawę cały ten układ, to jedno białko zastępuje to, co nazywamy chloroplastami u roślin wyższych. Tam musi to być cała fabryka w postaci jednego organellum. Tutaj na dobrą sprawę jedno białko załatwia całość. No i dochodzimy do białek wirusowych, co jest pewnego rodzaju paradoksem. Dlatego, że białka wirusowe, że wirusy jako takie, to nawet nie jest forma komórkowa życia, to jest bezkomórkowa forma życia, tak to jest nazywane, tak to jest określane. Nawet nie definiuje się wirusów jako organizmów żywych, jak dobrze wiecie, prawda? Natomiast one są bardzo malutkie, o czym też wiadomo. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chodzi o białka budujące wirusy, one stanowią gigantyczne kompleksy, czasem znacznie większe niż te, które występują u nas u ssaków, bądź co bądź złożonych jednak organizmów. W jaki sposób one są zbudowane? Oczywiście z pojedynczych łańcuchów powstają kompleksy, które ze sobą są asocjowane. Te kompleksy tworzą coraz to większe kompleksy, takie o typu rozgwiazdy. Taka rozgwiazda, tu mamy układ trzech rozgwiazd, które też ze sobą się łączą. Tego rodzaju układy już mogą na przykład asocjować z cząsteczkami RNA, to są te białe naloty tutaj z jednej strony, które są. Praktycznie tutaj już mamy niemalże połówkę wirusa. Dalej tego rodzaju właśnie układy tworzą na dobrą sprawę cały płaszcz główki wirusa, bądź też kapsydu, prawda? Tak to wygląda. No, bliżej natury, bliżej powiedzmy rzeczywistości. Oczywiście kolory są sztuczne, specjalnie tutaj dane, żeby te elementy poszczególne łatwiej było uwidocznić. Tak to wygląda. Jeżeli nałożymy na to geometryczną jakby siatkę, powiedzmy dla takiej główki białkowej dla wirusa, to w zasadzie tak ona wygląda i co jest ciekawe, chociaż doskonale wiemy, że tutaj w skład tego białka wchodzi ogromna liczba łańcuchów białkowych, tych pojedynczych, od których wyszliśmy, na dobrą sprawę całość możemy traktować jako jedno białko. Ponieważ one są ze sobą zasocjowane tak silnie i ich funkcja dopiero uwidacznia się dopiero wtedy, kiedy zostanie coś takiego skompletowane. A więc najmniejsze organizmy mają największe białka. Dosyć paradoksalnie to wygląda. Może to być właśnie zwizualizowane i wytłumaczona ich funkcja też w przestrzeni, w rzeczywistości wirtualnej, tak jak to teraz Państwu przedstawiam. Dobrze. Oczywiście białka, jak i kwasy nukleinowe, skoro mówimy o biochemii, mówimy o genetyce i tak dalej, no nie sposób nie zahaczyć o mutacje. Jak wygląda sprawa rozpatrywania i analizy mutacji na przestrzeni rzeczywistości wirtualnej? Przykładem niech będzie anemia sierpowata. Na tym przykładzie wytłumaczymy sobie tę sprawę. Anemia sierpowata polega na tym, że nastąpiła mutacja w jednym z łańcuchów hemoglobiny. Mutacja, która spowodowała zamianę jednego tylko aminokwasu, to on jest zaznaczony na czerwono, konkretnie aminokwas, kwas glutaminowy, zamieniony został na walinę w 6. pozycji tzw. łańcucha beta. Prawda? Na 146 aminokwasów tylko jeden uległ wymianie i już mamy dosyć poważną chorobę. Mało tego, ta zmiana jest jeszcze mniejsza niż nam się wydaje. To nie jest tylko zmiana jednego aminokwasu. Jeżeli popatrzymy na to na poziomie kwasów nukleinowych, to w 17. pozycji genu kodującego ten łańcuch beta hemoglobiny, 17. nukleotyd, jeden tylko nukleotyd, adenina, zamieniony jest w tyminę i to powoduje te wszystkie dalsze konsekwencje. Ponieważ zamiana adeniny w tyminę zmienia kodon aminokwasu glutaminianowego w kodon aminokwasu waliny, stąd kwas glutaminowy w walinę się zamienia, no i już mamy zmutowany łańcuch beta hemoglobiny, czyli tak zwany łańcuch S hemoglobiny. S pochodzi od sierpowatej anemii. No dobrze, czyli praktycznie na poziomie sekwencji aminokwasowym różnica jest prawie niezauważalna. Na poziomie molekularnym różnica też jest prawie niezauważalna. Te niewielkie różnice, nieznaczne, one niewiele tutaj są, nie bardzo są istotne. To jest hemoglobina normalna, to jest zmutowana. Bo co jest ważne? Ważny jest ogólny pokrój, układ pierścieni łańcuchów helikalnych, prawda, tych helis czerwonych, które tutaj są, i rzeczywiście ich liczba i mniej więcej lokalizacja jest podobna, oraz, co jest najważniejsze, układ cząsteczek 4 hemów, ponieważ hemoglobina jest tetramerem, też jest ważny i on jest też identyczny w jednym i w drugim, albo prawie identyczny w jednym i w drugim przypadku. No więc dlaczego ta mutacja powoduje takie straszne, drastyczne zmiany, że u organizmów homozygotycznych z anemią sierpowatą jest to mutacja letalna. Taki organizm nie jest w stanie przeżyć. Ano dlatego, że na poziomie komórkowym ta subtelna, malutka zmiana powoduje, że erytrocyty zupełnie zatracają swój normalny kształt i przyjmują taki sierpowaty kształt. Konsekwencje tego są takie, że taki zmieniony erytrocyt staje się bardzo lepki, ma tendencję do zlepiania się z innymi erytrocytami w agregaty, dzięki czemu on przestaje być już taki wydajny, grudki erytrocytów sobie pływają i przyjmowanie oraz oddawanie tlenu już nie jest takie wydajne. To nie koniec. Zlepiając się w grudki, one przeszkadzają w drożności naczyń włosowatych krwionośnych, co za chwilę będzie widać. Tutaj są zdjęcia z elektronu mikroskopowego albo normalnego, właśnie tych zmutowanych erytrocytów ze zmutowaną hemoglobiną. Tutaj mamy przedstawienie, w jaki sposób erytrocyty z hemoglobiną anemii sierpowatej są w stanie zablokować nam naczynia krwionośne, włosowate naczynia krwionośne. Tutaj bardzo ładnie to widać. One się zbierają tutaj po prostu i chociażby przez sam kształt, już abstrahując od tego, że są bardziej lepkie i mają tendencję do agregacji, nawet przez sam kształt one po prostu zaczepiają się jak haczyki od wędki, prawda, na byle załomie. No, konsekwencje są, jak wiadomo, dosyć drastyczne. Można by zapytać, dlaczego w takim razie w ogóle ta mutacja istnieje i ona przeżywa. Dlaczego ona nie została wyeliminowana jak każda mutacja, która nie jest chciana? Ano dlatego, że nie wszystko w tej anemii sierpowatej jest złe. Okazuje się, że anemia sierpowata w dosyć dużym procencie występuje w populacjach afrykańskich, gdzie panuje malaria. Osobniki, które są zarażone, które mają ten defekt genetyczny, są odporne na malarię. I to jest akurat powód, dlaczego anemia sierpowata ciągle jest w naszym genotypie, konkretnie w genotypie Afrykańczyków. Przechodzimy do kolejnego podrozdziału prezentacji, mianowicie tzw. białek chaperonowych. Na wstępie muszę powiedzieć dwa takie słowa wstępu. Białka, te struktury, które Państwu pokazywałem do tej pory, one wszystkie mają pewną strukturę, która to struktura jest zdeterminowana kolejnością ułożenia aminokwasów w łańcuchu, sekwencją aminokwasową. Ale to wcale nie oznacza, że te struktury są sztywne, że białko przyjmuje raz jedną strukturę i koniec, ta struktura się w ogóle nie zmieni. Nieprawda, bo w ten sposób białko nie mogłoby spełniać swojej funkcji biologicznej. Fakt jest taki, że białka zmieniają swoją strukturę. One są jak to się naukowo określa, fleksybilne. One wykazują pewną giętkość. One przypominają, struktura białkowa, dana cząsteczka białkowa, przypomina zdezelowany materac starego łóżka sprężynowy. Jak się go kopnie z jednej strony, to te sprężyny tak się gibają, prawda, przez jakiś czas, zanim się znowu uspokoją. Tak właśnie wygląda struktura białka. A że cały czas coś tam kopie w to białko, no to on cały czas się giba, prawda? Czyli albo jak łóżko wodne, prawda? To też. Wystarczy szturknąć raz i tak właśnie wygląda ten, że niby ma swoją strukturę, do której ciągle znowu dąży w stanie spoczynku, ale właśnie. I tutaj teraz jest pewien problem. Jak przypilnować, żeby przy tych zmianach strukturalnych białka przyjmowały właściwy rodzaj struktury, taki, który umożliwi im spełnianie ich funkcji biologicznej. Do tego potrzebne są białka chaperonowe, które wspomagają, które stymulują przyjmowanie właściwej konformacji przez dane białko. Białka chaperonowe, innymi słowy, jak tutaj jest określone w takiej prostej definicji, jest to białko uczestniczące w procesie prawidłowego zwijania innych białek oraz współoddziaływania struktur złożonych z wielu podjednostek białkowych. Jeżeli mamy dwie podjednostki białkowe, one też jakoś muszą się zorientować w stosunku do siebie. W tej prawidłowej orientacji pomagają białka chaperonowe. Jak białka chaperonowe są zbudowane? Zbudowane są w taki sposób, że mają stabilną, dużą strukturę, głównie alfa-helikalną i taką czapeczkę, która jest niestabilna, to znaczy może się, takie wieczko, które może się otworzyć, może się zamknąć. To wieczko może się raz z tej strony zamykać, a raz z tej. Tak wyglądają wirtualne obrazki, prawda, przedstawienia białek chaperonowych, tak natomiast wygląda ich zdjęcie elektronowe, które jest dowodem, że rzeczywiście one taką strukturę przyjmują. Widać, że ta struktura się u nich zmienia. Białka chaperonowe również swoją konformację są w stanie zmienić, zmieniając jednocześnie inne. Jak one działają? Działają w taki sposób, jak właśnie widać tutaj na tym schemacie, przy udziale energii z zewnątrz w postaci ATP. One zmieniają swoją strukturę, jednocześnie przerabiając strukturalnie, jakby dokształcając, kształtując białka, które się dostaną do nich do środka, prawda? I tak to właśnie wygląda. Mniej więcej tak mniej więcej działanie takiego białka chaperonowego wygląda. Widać, że tutaj raz wieczko się pojawia, a raz to wieczko znika. To wieczko musi czasem znikać, jeżeli się to białko do wewnątrz, przerabiane białko mogło dostać i żeby się po przerobieniu mogło wydostać, prawda? To jest to samo białko chaperonowe, które przyjmuje różne formy chwycone, zamrożone w zdjęciach, prawda, podczas swojej aktywności. Tu natomiast jest schematyczne przedstawienie złożoności takiego białka chaperonowego. Jak już powiedziałem, tutaj dominują struktury helikalne, tutaj dominują struktury łańcuchów beta. Czy potrafimy poprawiać naturę na poziomie biomolekularnym w związku z tym? Za pomocą właśnie tego rodzaju badań wirtualnych właśnie białek komputerowych. Przede wszystkim, jeżeli ktoś zada takie pytanie, należy odpowiedzieć również pytaniem, a po co? Po co mamy poprawiać? Przecież nie o to chodzi w całych tych badaniach. Cała ta dziedzina rozwinęła się po to, żeby przewidywać wynik eksperymentu, żeby wspomagać nauki empiryczne i o tym powinniśmy właśnie przede wszystkim pamiętać, że celem całej tej roboty, całej tej zabawy jest poznanie naturalnych mechanizmów i wykorzystanie jej wiedzy oraz poznanych procesów, a nie ingerencja w ten porządek, jaki natura już nam narzuciła. Nie ma co ani poprawiać natury, ani co jej zmieniać, dlatego że najlepszym na świecie laboratorium jest natura i ona najbardziej trafne rozwiązania już znalazła. Dlaczego? Dlatego, że miała na to 4,5 miliarda lat. My tyle czasu nie mamy. Jakie jest znaczenie i jaki jest sens tego rodzaju prac teoretycznych, teoretycznego modelowania, modelowania wirtualnego? Przede wszystkim 3 razy oszczędność. Oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy, oszczędność wysiłku i materiału. Znaczenie poznawcze chyba nie muszę już mówić, jakie jest, bo widać wszystko jak na dłoni, jak to jest, można to przedstawić. A wszystko może zrobić jeden użytkownik przy jednym komputerze, nie angażując w to żadnych ogromnych fabryk, typu firm farmaceutycznych i tak dalej. No i oczywiście wspomaganie badań eksperymentalnych, o czym nie możemy zapominać. badania wirtualne i bioinformatyka, biologia, molekularna biologia obliczeniowa, tego rodzaju rzeczy, one nie mają prawa bytu i przetrwania, jeżeli nie współgrają z badaniami empirycznymi, z pracą empiryczną eksperymentatorów. To musi ze sobą współgrać. Bez elementu eksperymentalnego, bez potwierdzenia eksperymentalnego znaczenie tego rodzaju, że tak powiem, czasem spekulacji jest bardzo niskie. Musi to mieć to potwierdzenie. Natomiast docieranie do właściwego wyniku to już jest bardzo ważna, bardzo duża wartość tego rodzaju badań. Bo co było, kiedy nie było bioinformatyki? Kiedy nie było bioinformatyki i szukano jakiegoś leku, to angażowano w to ileś tam ośrodków farmakologicznych, robiono 500 000 próbek, testowano to na 5 milionach szczurów, prawda? I jak z tego 2 czy 3 próbki trafiły mniej więcej w to, czego szukano, to był sukces. Jaki to był nakład czasu, pieniędzy i energii, nie muszę mówić. W tym przypadku te numery w ogóle nie muszą być, to nie musi być angażowane w ten sposób. Wystarczy, że siada zespół programistów i bioinformatyków, którzy modelarzy, że tak powiem, którzy siedzą i modelują, pokazują, to ma wyglądać tak. Na podstawie takiej struktury, którą wymodelowali, odtwarzają, jaka powinna być sekwencja, która tą strukturę będzie stabilizować i wystarczy już empirycznie tylko i wyłącznie syntetyzować sztucznie białko o takiej sekwencji aminokwasowej, która narzuci właściwą strukturę. Pytanie takie jest, na przykład przychodzi do mnie lekarz. Przychodzi do mnie lekarz i mówi: słuchaj Jacek, mam pacjenta. Mam pacjenta, który jest cukrzykiem. I owszem, no jak cukrzyk, to trzeba mu dawkować insulinę. Hormon insulinę, prawda, żeby tą cukrzycę jakoś tam załagodzić w nim. Ale jest problem, bo jednocześnie ten cukrzyk, ten pacjent wykazuje bardzo silną nietolerancję na insulinę. Organizm jego traktuje insulinę jako agresywne białko obce i jego system immunologiczny reaguje bardzo agresywnie na to. W związku z tym facet jest po prostu no, niesamowitym alergikiem na insulinę. Nie mogę mu dać insuliny, bo go to zabije. Jak mu nie dam insuliny, wykończy go cukrzyca. Jak mu dam insulinę, wykończy go alergia. I co robić? No to taki Jacek siada do komputera, bierze insulinę z bazy danych strukturalnych, określa, które fragmenty insuliny są odpowiedzialne za aktywność hormonalną, a które są odpowiedzialne za aktywność antygenową, które stanowią tak zwane determinanty antygenowe tego białka. Następnie przerabiam wirtualnie, robiąc wirtualne mutacje, przerabiam te łańcuchy insuliny tak, że niezmienione zostają fragmenty hormonalne, o aktywności hormonalnej, natomiast usuwam, czy też zmieniam, drastycznie modyfikuję fragmenty odpowiedzialne za reakcje immunologiczne. Fragmenty, które są determinantami antygenowymi, tak żeby one znikły na przykład. Można to zrobić, to nie jest trudne. Nawet moi studenci na drugim roku to robią. I daję mu gotową sekwencję. Mówię, słuchaj, ta insulina powinna mieć jeden łańcuch i drugi taką sekwencję. Lekarz ten idzie do pierwszego lepszego zakładu farmaceutycznego, który się, najpierw idzie do biochemików eksperymentalnych i prosi, żeby syntetyzowali coś takiego. Następnie testuje się taki lek w zakładzie farmaceutycznym na określonych organizmach i tak dalej. Czy rzeczywiście on działa jako insulina i czy przypadkiem nie pojawił się jakiś inny skutek uboczny, bo to trzeba przetestować. Prawda? Bo nie wszystko jestem w stanie przewidzieć na komputerze. Jeżeli to działa, sprawa załatwiona. Cukrzyk jest zadowolony, nie ma alergii. I może sobie dawkować tego rodzaju właśnie insulinę. Taki jest sens tego rodzaju badań. Jeżeli chodzi o sprawy oszczędności, tego rodzaju obrazek najlepiej chyba przedstawia, jaka jest wartość takiego bioinformatyka modelującego wirtualne białka. Na dobrą sprawę jeden człowiek z jednym PC-tem, niekoniecznie najlepszym, nawet DVD na tym komputerze nie pójdzie, a i tak on wystarczy, jest mniej więcej ekwiwalentem tego, co jest tutaj po prawej stronie.